Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Hollow Knight. A więc tak, ostatnio udało nam się znaleźć drogę do Koloseum Głupców, w którym też dzisiaj jesteśmy. I tak, powiem szczerze, zobaczymy co tutaj się stanie. Ale to nie będzie główny punkt dzisiejszych zajęć, gdyż rozmawiałem z moją znajomą ekspertką i powiedziała tyle. Słuchaj, fajnie, że odnalazłeś już trzecią umiejętność, tą do używania z twoją brońką, tą specjalną. Wiecie, co ostatnio było chyba to z tym zdaszem. Ale taka porada, poszukaj dokładniej tam na jego placu treningowym, bo tam coś jest. A ja takie, no okej, ale tam czego nie było, no. Ona znowu takie, idź, szukaj, tam coś jest, więc dzisiaj tam pójdziemy, zobaczymy co z tego będzie. Według mnie to jest bardzo warte uwagi, więc... Więc no. A póki co zajmijmy się Koloseum. Aha! Kolejny wojownik odnajduje drogę do naszego Koloseum. Nasze jest ostatnim kierunkiem dla wszystkich poszukujących wyzwań o niesamowitej... wyzwań dotyczących niesamowitej zabójczej walki. O! Wszystko co musisz zrobić, to położyć swój znacznik na oznaczeniu wyzwania. I proszę, drzwi areny się otworzą. Jest wielka opłata za każde wyzwanie, ale jestem pewien, że taki doświadczony wojownik jak ty ma wystarczająco dużo geo. A teraz zanim wyciągniesz swą broń i pobiegniesz energetycznie do bitwy, podam, dam ci delikatną poradę. Tam na dole jest dziura wojowników, gdzie inni tacy jak ty mogą odpocząć czekać na swoje wyzwania. Radzę ci tam pójść i odpocząć zanim pójdziesz. Tak, dobra, to już wiem. O! I nie musisz wątpić, jestem też osobiście dosyć przerażającym wojownikiem. Nie sądzę mi po mojej wielkości albo mojemu obecnemu związaniu. Koloseum wzywa nas obu. Niedługo sam powrócę do walki. Dokonaj dotacji i możesz dać to... wyzwanie wojownika. Okej. Okay. Dajmy geo i dzięki temu się to po prostu pęka. Bardzo dobrze. Więc nowe wyzwanie się przy tym otwiera. Mam nadzieję, że twoje wydajność będzie spektakularna. Co to jest? Wyzwanie wojownika. Walcz za geo i przypinkę. Oczywiście. Oczywiście. Zresztą w sumie... przypinka, raczej mu chodzi tutaj o to, co jak to się nazywa, no miejsce na przypinkę, ale tak, nie ma przypadku, ja chcę, zobaczymy, co sobie poradzę. Okej, okay, w takim wypadku muszę przyznać, wydaje się to wszystko jest fajne, takie sensowne, fajne i... będzie trzeba to spróbować wygrać. Chociaż jeśli taka fajna nagroda jest już za pierwsze, to ciekawe, co będzie za wyższe. I tak, Koloseum idiotów, czy głupców. Ja wiem, że to nie było rozsądne tutaj przychodzić, ale... A, dobra. Ja, więcej strategii, mniej ślepego machania, okej. 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 Jak na razie jeszcze jakoś to jest... Okej, okay, nie. Jak ja mogłem tak zlamić, dać się trafić czemuś takiemu? No bez przesady. Znowu? Okej. Okay. Platformy. Nie wiem na co to komu, ale dobra. Oczywiście będę tracił mnóstwo życia, bo ja nie umiem się ogarnąć wystarczająco, żeby sobie z tym poradzić. I tak, teraz możemy odpocząć się, wyleczyć. Jako, że on będzie tam siedział na dole. Chyba, że to są wyzwania czasowe, wiecie. Im dłużej mi zajmuje jakaś fala, tym po prostu potem będzie trudniej, bo więcej przeciwników to się dołączy. Aha!
Ich jest jeszcze więcej. Dobra. W ogóle ciekawa sprawa, nie dajemy tutaj żadnych geło za wygrywanie, więc... Po prostu... Ja bym to najłatwiej powiedzieć. Nagroda musi być naprawdę dobra, skoro przed otrzymaniem jej nic nie chcę tutaj dawać. Albo to jest takie na zasadzie, żeby ludzie się nie cieszyli, że przychodzą, przegrywają, a tak farmią geło czy coś, więc tak. Okej, dobra. Wniosek następny, potrafię atakować też z bliska. Jeszcze ci nadal to są pojedyncze obrażenia. Nadal jestem głupcem, że tak po prostu daje się łatwo trafić, ale okej. Dobra, i co? O nie, nie! Idźcie mi z tym! Nie! Nie, nie, nie! Nie! Jeśli to mają być moi wrogowie, to ja sobie tutaj nie poradzę! Aha! Jeszcze kolce na podłodze, no super! No dobra! Dobra, nie jest aż tak źle. Okej, okay, może dam radę. Okej. Okay. Okej. Okay. No mu się zmienia? Nie, nie wierzę. No nie, 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 nie wierzę po prostu w swoją lamę. Jeśli jednego z nich nie pokonam za chwilę, to... To będzie po mnie. Okej. Okay. Nie jest aż tak okropnie, jak się można było spodziewać, że będzie czy coś, ale... Ale tak. Fajnie też nie jest. Ej, spokojnie. Okej, okay, sam się zabił, nieźle. I dało się trafić. Okej, okay, jestem chyba poza jego zasięgiem, więc można spokojnie się trochę podleczyć. Okej, okay, wniosek następny, jeśli polegniemy... Następnym razem brać ze sobą Shaman Stone, znaczy jak to się nazywało, nie, nie. Nie, nie Shaman Stone, to Łuczo Łukacza czy coś tak, wiecie, to daje nam, że zbieramy więcej duszy. Dobra, super, podłoga się zapadła. Po to, żeby powstać nową podłogą? Okej. Okay. Po co ja to zrobiłem, co nie wiem. Ale okej. Okay. Dobra. Dziękuję bardzo. To byłoby przydatne. Dzięki temu się trochę podleczę i może nie padnę. Właśnie przez... Dobra, przez te podłogi raczej nie mogę być, ale nie ma co się przejmować. Co z tego, że nie mogę być przez podłogi, jeśli to nawet nie jest potrzebne. Okej, okay. A, komary, dobra. Zapraszam. Ona, serio, przecież ja raz ją pokonałem. Jo. I powtórka. Dobra. Ale dobrze, nie jest aż tak źle. Damy radę, damy radę. Damy radę, nie poddam się tak łatwo. Okej, okay. Wytrzymalsze bydle niż ostatnio było. Pokonana. Dobra. I co dalej? Nie, to nie może być takie proste. Gdzie tu jest haczyk? Aha, dobra, za każdego pokonanego znowu będzie kolejny przystawił do bitwy. Okej, okay, byłoby fajnie, gdyby nie to latające, plujące. Więc tak, w pierwszej kolejności muszę się tamtego pozbyć. Jak się tamtego pozbędę, to mogę chyba odpocząć. I zanim jego pokonam trochę czasu, by minęło, najprościej mówiąc. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Kiepska sprawa. Ale tak, damy radę, musimy. Tak, tak, trzy punkty życia, nie najlepiej. Ale szczerze tak, no, nie wierzę. Ten sposób byłby bezpieczniejszy. I dobra, przegrana, już to widzę. Jedne życia przy tym czymś, przecież czegoś się nie da. Okej, okay, przeżyłem. Okej, okay, nie jest aż tak źle. Co?
Okej, dobra, tylko... Jaka to trudność ma być? Przecież one są łatwe. Dobra. Co? Chyba... Ocie! Jakieś nowe stworzenie. Nie było komary podobne, widziałem, ale... Nie były pokryte tym glutem. Wow. Dobra, tu jest trochę gorzej, bo to jest wybuchowy wróg. A jak wiadomo, wybuchowi wrogowie są bardzo niebezpieczni. Ale nie jest aż tak źle. Poza tym, że wybuchają i kapią tym glutem, co wydaje się być easy. Dobra, dobra, jeszcze żyjemy. Jest dobrze. Okej, to chyba... Tak, walczyliśmy z tym. Tylko, że jako bossem. Tak w sumie bardziej mini bossem, ale wiadomo o co chodzi. Było to chyba tam w Crossroadsach. Jeszcze ze starych czasów. Wiecie, nie mówię, że starych w sensie takich całkowicie początkowych, ale tak, już było dosyć dawno. Jak jeszcze tak mówimy o Crossroadsach, warto byłoby chyba odwiedzić. Tam chyba jakieś przypinki jeszcze były do kupienia czy coś. Jeszcze parę przypinek byśmy dostali w końcu. No, jak to się nazywało? No, kolejne miejsce. Może być kupienie kolejnego tego do przypinek, tego akcesorium, więc tak. A. Okej. Okej, dobra. Nie. Niedobrze. Co to jest za jakaś. Aha! Z nim mamy zawalczyć. Co? Dobra. Okej, dobra. Co można było się tego spodziewać, ale. Ale co więcej, no... Tak, oczywiście. Taki wspaniały wielki rycerz, a tutaj się okazuje się, co? Mogę sobie nim żonglować, jak chcę. Piękne. Piękne po prostu. Okej, dobra. Czyli on tylko udawał z tym wspaniałością i tak dalej. Nie, jak mówiłem, warto było się spodziewać, ale... Nie oczekiwałem, że to będzie aż taki. Oczywiste. Nie, tym bardziej... Nie oczekiwałem, że go tutaj spotkam. Bo tak, był tutaj też jako ten cały... No... Tam pojmany czy coś, ale... Spodziewałem się, że to może być chwilowe i potem nagle takie... Dobra, to... Nagle go nigdzie nie ma, potem znowu gdzieś spotykamy i tak się chełpi, co może wygrał czy coś. A zresztą... Dobra. Można odpocząć i... Naszego drugiego kolegi, tym razem tego, co znowu we wcześniej siedział, też już nie ma. Dobra. Zobaczmy, co dalej będzie. Bo tak, z tego co widzę, udało się przejść, więc co dalej? Witaj ponownie, wojowniku. Tak, do końca dotacji będziesz mógł stanąć do wyzwania Conquerora, czyli zdobywcy. Okej. Okej. Zapłacę, oczywiście. Tak, to już było. I zobaczmy, co tutaj. Geo i rzadki metal. Okej. No, rzadki metal kojarzy mi się tylko z Pale Ore. A jeśli nie mylę, jeszcze tylko jednej potrzebujemy, żeby móc ulepszyć znowu swojego mieczyka. Gwoździa, czy... Jak zwał, tak zwał. Ale dobra. Colosseum Fools, tak, cieszę się i... Okej, nowy rodzaj wrogów. Działanie ma chyba podobne do tych większych strażników z... Jak to się nazywało? Nie, oni chyba mają podobne działanie do tych City of Tears, więc nie będzie tak źle. Oczywiście zmienili wygląd całkowicie, żeby nie było bardzo, że ciągle ci sami wrogowie, ale a, mechanizm działania mają bardzo podobny, nie identyczny. Więc tak, nie powinno być za trudno. Okej, tylko tak, jedna różnica jest taka, że ci potrafią skakać. Czy to jakieś komary bojowe? No komary bojowe po prostu. Okej. No oczywiście można było się spodziewać, że muszą być kolce. Bez kolców to by była nudna przeprawa. Okej.
No dobra, na spokojnie. No ale ej, na spokojnie miało być, a nie... Dajcie mi zginąć. Nie, ale dobra. Oha! Nie dadzą więcej terenu i mam go pokonać. Dobra, nie będzie aż tak źle. I w tym zapomniałem, że miałem wziąć sobie Soul Catchera. No. Mój błąd. Dobra, wyzwanie. Na pewno może nie tyle co znacznie trudniejsze, co... inne. I nie ukrywam, byłem bardziej przygotowany na to, co było ostatnio. To będzie powtórka, taka... Na przykład więcej wrogów i... Wiecie, coś jeszcze i tak dalej, ale... No cóż... To nie udało. Więc tak... Okej. Okej. O, co ciekawe. I te nasze resztki możemy dostać tutaj w taki sposób. Nie musimy wracać na arenę. Dobra, fajnie. To w takim wypadku powiem szczerze, jeszcze tu wrócimy na pewno. Będzie spróbuję. I tak, tego nie mogę otworzyć. Zdecydowanie tu jeszcze wrócimy, ale najpierw... Najpierw jednak, jako że już tutaj poległem raz, chciałbym zawrócić może do tych crossroadsów, żeby kupić sobie jakieś nowe rzeczy. Nie zobaczyć to, o czym tamta znajoma wspominała. I ogólnie mówiąc, ufam jej osądom, chociaż już mnie oszukała z tym, jak to się nazywa ostatnio, z tym. No daj ty tamtej czarma, nic złego się nie stanie. Nie pożałujesz tego. Takie no... Dobra, no to zbieram ci czarmę i daj mi jeszcze teraz tyle gotówki, ile jeszcze nigdy w życiu nie widziałeś, to dostaniesz ode mnie coś. Więc tak. Zaufanie trochę nadszarpnęła, ale powiedzmy, że mimo wszystko, co nadal uważam, że jest ekspertką w kwestii Hollow Knighta. Więc tak. Po prostu zaufam jej osądowi i zrobię co kazuje. I w sumie w tym momencie chyba najpierw byłoby, gdybym zrobił cięcie, bo droga tam będzie trochę długa. Nie chcę mordować czasu antenowego. No proszę. Spadając sobie, żeby dałem tam przejść, na spokojnie odnalazłem drzewko. A to oznacza tylko tyle, że pora łapać esencję, jej. Szkoda tylko, że nie wiem po co ta esencja. W sensie, no wiecie, no. Niby można oddawać i tam ją tamtej ćmie jakieś tam nagrody, ale... Wątpię, żebym dostał drugi raz, naprawdę wątpię. Wiecie, no Pale Or. Lub jakiegoś czarma. Ostatnio dostałem czarma, więc no, to byłoby dziwne, gdyby ciągle rozdawała czarmy. O, proszę, jeszcze Gio, którego nie zebrałem. Mam Geo, tak, ale postaci mówią prawidłowo Gio po angielsku i tak dalej. Bardziej, więc postaram się dostosować po prostu do tego, jak mawiam to nypyce. A nie, nie zdążyłem uciec. Ale tak. Więc tak, Geo, Gio. I dobra. Zbieram esencję. W sumie zabawne jest to, że nawet nie pamiętam, ile ona teraz chciała od nas, więc może, że nawet już mamy wszystko, co ona zażądała. Ja po prostu się włóczę, bo nie pamiętam, że ona chciała, daj mi na to, nie wiem, 700 czy coś. Teraz wątpię pewnie. I tam znowu jakaś o tyle kosmiczna liczba była teraz, że to trochę zajmie. Nie mogą za często nam dawać nagród za wszystko, co robimy po prostu, więc te... Okej. Dobra. Okej, super. Ogarnięto. I tam dalej co jest? A, dobra, tylko ten posążek. Skorzystam z niego na pewno. Do uleczenia się po moich zlamienionych trafieniach. A zanim to, co tak. Trzeba się pozbyć wroga, który tu siedzi. Jedno uzdrowienie. I niestety więcej już z tego nie wyciągnę. Dobra. W takim też wypadku tutaj, tak. Oczywiście. I w sumie, o, teraz tak jak myślę, to ma sens, że tutaj są te... Nie wiem, czy to są martwe. Czy po prostu ogłuszone po walce. No ale te trupki. Tylko tak dosłownie wyżej jest tu koloseum. Więc tak.
Oczywiście wiem, że tam trzeba skręcić, ale no, mniejsze o to. Tak, teraz to ma więcej sensu niż miał dla mnie wcześniej. Dobra. Tam jeszcze wyżej coś będzie, czy raczej już nie? Żeby powiedzieć, że ciężko mi określić, chociaż obstawiam, że będzie. Nie mogli tak po prostu zrezygnować, tutaj nie. Nie przechodzimy, bo każde przejście resetuje drzewo. Tego się już nauczyłem ostatnio. Więc tak. I jesteśmy po najwyżej jak się da, więc... Dobra, teraz tylko trzeba... Co mam z tym tylko? Tylko! Trzeba sprawdzać po bokach. Wow, schodząc coraz to niżej. Dobrze. Tutaj chyba już byłem? Wszystko wskazuje, że tak, ale nie jestem pewien. Definitywnie byłem. Za to tam niżej jeszcze nie zaglądałem. Więc dobrze. Bijemy te komaroskoczki, czy jak inaczej to nazwać, nie wiem. No i miejmy nadzieję, że odnajdziemy wszystko. Czym prędzej, bo... Jak? Mam dużo, powiedzmy, jeszcze planów. Super, po prostu. Super. Musimy tam powrócić. Ja tak łatwo nie odpuszczę temu wszystkiemu, więc... Jak? Niestety. Moja lama jak zwykle się tutaj ujawnia w najgorszy sposób, resetując drzewo. Całe szczęście resetowanie tylko drzewa. O proszę, jakieś obszary, na których mi nawet nie było. Nie działa aż tak szkodliwie, jak mogło działać. To, co zebrałem, to już jest zebrane. Więc i tak będzie łatwiej, ale... No, będę musiał uderzać ponownie w drzewo, czy tam szepczący korzeń, jak to chyba gra nazywała. Nawet nie pamiętam, wiem tylko, że tą nazwę poznaliśmy prawidłową. Kupując chyba opcję, żeby mapa wyświetlała właśnie położenie ich, jeśli je odnaleźliśmy. Byliśmy na obszarze blisko nich. Chociaż nie kojarzę, żeby tutaj mapa pokazywała to wszystko, więc... Chyba to jednak działa trochę inaczej, że muszę po prostu osobiście zobaczyć, czy tam było to drzewko, czy korzonek, czy cokolwiek to tam jest. Żeby mapa mi wspominała, hej, patrz, tutaj to było. Idź po to, czy coś. Dobra, kolejny piniunec. I niestety... Kolejne obrażenie. No! No nie! Okej. Dwa kawałki poleciały bardziej w tamtą stronę. Więc... dobrze. Nie wiem, że już niewiele tego zostało. Tak samo będę teraz świadom, że muszę się trzymać bardziej prawej strony. Pozwólcie, że tego nie skomentuję. Dobra, to teraz zobaczymy, co drzewo ma do powiedzenia. Święty zagajnik. Popieliste ziemie. Narodziny królestwa. Okej. Dobra, dziękuję za twoją mądrość, drzewko. I cóż. Miejmy nadzieję, że znajdziemy to, po co tu mam ponoć iść. Bo jeśli nie znajdę, to będę załamany. No tak, to ten teren. Dobra, wiecie co, ja to sam zrobię na szybko, bo znałem życie, będę tu ginął po milion razy. No, dobra. Jestem już, jak widzicie. I dobrze. W tym momencie sobie przypomniałem, że mam nową miejsce na przepinkę, więc tak. Zakładamy steady body, żeby teraz nasze ataki nas nie odpychały delikatnie. I jestem świadom, że może to być bardziej negatywne niż pozytywne w niektórych sytuacjach, ale z drugiej strony możemy teraz łatwiej bić. No i proszę, no. Co dalej, no? Serio? Ja tego nie zauważyłem? Czyli się podłoga trzęsie, no. Ciekawe ile osób, jeżeli ktokolwiek widział poprzedni odcinek, na mnie wrzeszczało. No okej. Aj, to podobna sytuacja. Okej, tylko... Co to ma do rzeczy? Nadal to jest
sekrecik, który dużo nie daje. Poza tym, że udowodnił moją ślepotę. No tak. Mamy kolejnych przeciwników, którzy mogą mnie zabić. Parę miejsc nowych i co więcej, no... Naprawdę nie widzę co niczego takiego wartego uwagi. Więc... Tja, potencjalnie nadal nie rozumiem, o co ich chodziło. Ale może coś, jakoś gdzieś... Póki co nie. Więc powiedzmy, że... Tak średnio bym powiedział z tym. Nie pożałujesz, ale... Dobra. Okej, dobra. Okej. 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 Sam w sobie... Raczej powinienem powiedzieć nie okej. Nie podoba mi się to miejsce. Najgorzej, że tam też coś było z tamtej strony. Najpierw bym poszedł chyba tam. Wiem, że ciężko będzie, bo zaraz ten komar się obudzi duży. Pewnie będzie chciał mnie zabić, ale... Okej, nie ma go. Dobrze, fajnie. Ale muszę po prostu, wiecie, zobaczyć wszystko dokładnie. Ja nie bym sobie tym tak nie zrobił, więc... Ja. Chociaż pewnie okaże się polazłą prawdziwą drogą, tam będą jakieś inne rzeczy i potem znowu pominę. Teraz na samego farta to jest bardzo możliwe. Ale dobra. No! Okej, okay, ledwo żebym przeżył. Zaraz będę martwy, jestem tego pewien. Ale okej, okay, warto było. Obecny moment przynajmniej, mamy kolejnego koleżkę i... Zatem tych koleżków też powinienem chyba zajrzeć, czyli wiecie, do tych grabów, czy jak tam było. Tak, chyba gruby to były, czyli gruby. Czyli grab, chyba się prawidłowo mówić coś takiego. Ewentualnie do larw, gąsieniczek, robaczków, jak zwał, tak zwał. O, i nie jest dobrze. Potencjalnie zaraz zginę. Jeśli nie znajdziemy szybko jakiegoś leczenia. Aha, jeszcze ten komar tu jest. Dobra, dobra, ubiłem go. Przeżyłem, dwa życia, to już jest stabilne. Och, och, nie, nie, wy sobie żartujecie. Mogę próbować go trafiać w ten sposób i go pokonać taką metodą, ale... Ech. Nie, 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 nie podoba mnie się to. Szczerze mówiąc, naprawdę mnie się to nie podoba, że tak dużo tych dużych komarów dają. I tak. Tam w sumie tych komarów, ja teraz mówię komary, ale to w sumie z komarami nie masz tak dużo wspólnego. Więc nie wiem, czemu na to tak zdecydowałem się wołać komary. Dobra, to są te plujaki. Nie lubię ich i to strasznie. Dobra, dobra, pokonałem, jeszcze nie zginąłem, więc sukces. To wielki sukces. Tak. Bywa niewielki, teraz tylko się skupić, żeby nie zginąć. A. Ciekawe. Znowu te pszczoły. Ciekawe są tylko w niektórych segmentach tej krainy. Dobra, nie. Wiej. Dobra, tutaj chyba mnie nie dosięgną. O nie, mogłem dosięgnąć, uciekaj. Pło. Ładne. Ładne miejsce i co my tu mamy? Quick slash. Okej. Okay. Czyli konkretnie mówiąc... Aha. Zrodzony z... niedoskonałości. Odrzucone gwoździe czy tam ostrza, które złączyły się wspólnie. Te ostrza nadal chcą być... dzierżone. Pozwala atakować szybciej. Okej, okay, super. Super. Tylko z tego, że będę mógł bić szybciej, jak i tak ty zaraz padnę z mojej lamy. I tak, trzy miejsca to wymaga. A skąd ja wezmę trzy miejsca, jak ja teraz mam i tak pakiet stuprocentowo minimalistyczny. Jeszcze wiem, że mógłbym zrezygnować z Long Nail albo... Wiem, tam było chyba...
w Pride jakoś tak? No ale ten zasięg jest taki piękny, że nie chcę. Drugą opcją zawsze byłoby odrzucenie tej mapy albo autozbierania geo. Ale to są też nadal rzeczy, których wolałbym nie tracić, więc... Tak, rozumiecie. Nie jest to takie idealne. Póki co chyba się z tym wstrzymam, bo niestety. Fajna zdolność, ona. Ale tak. I dobra, jesteśmy z powrotem tutaj. W miejscu, gdzie występuje po raz pierwszy ten olbrzym. Dobra. W takim wypadku nie wiem, co więcej powiedzieć. Przydałoby się chyba pomału kończyć odcinek, więc tak. Jak będzie, że to by było na tyle i w ogóle. Tylko jeszcze zanim tak prawidłowo skończę. A, dobra, tam nie można wejść. Dobra. W takim razie teraz już oficjalnie to by było na tyle. I cóż. Ja potem się dostać do ławeczki w Koloseum albo jakimś innym bezpiecznym miejscu. I tak. Następny odcinek prawdopodobnie będziemy albo próbować dalej walczyć na Koloseum, albo... Nie, dobra, żadny Koloseum. Powrócimy do... Crossroadsów, kupić może jakieś przypinki. Czy w ogóle do Dirtmouth i Crossroadsów. Wiecie, w końcu tyle ostatnio rzeczy nowych mamy, że też odwiedzić graby i w ogóle, więc ja, tak będzie najlepiej. Więc dobra, to już naprawdę tyle, dziękuję wam bardzo. No i do zobaczenia już niebawem, więc trzymajcie się, hej hej. I swoją drogą mi zaczęli odkurzać w tle, mam nadzieję, że tego nie słyszycie. Hej.